Kolejny senny poranek w Rumunii. Dzisiaj jedziemy na Transalpinę. Także będzie fajnie. Dwa dni w górach. To jest nasze obozowisko za dnia. A to są widoki. Dzisiaj jedziemy pod Transalpinę. Pogoda dalej dopisuje. Jest 27 stopni o 9.26. To nagrać. Stoń, a nie zastanawiałeś się kiedyś, żeby zrobić karierę cyrkową? Ty też wiesz, ty tak szybko się o tym dowiedziałem, że nawet boty nam wystałyszyły. No widzisz, jak bez przygotowania taką ekwilibrystykę zrobiłeś, a co dopiero jakbyś poćwiczył trochę. Jak chcesz swoje słuchawki, to możemy ci podać w podobny sposób, jak nie, to powoluje. Nie. Żartowałem. Ładna droga. O, jaki ładny, no. To jest niesamowita zabudowa. Land Cruiser musi zapiąć reduktor, bo nam wyrywa napęd. Okej, okay, już zapięcie. Możecie zapiąć go, zostawić, bo tu już zaczynają się podjazdy. Wróćcie do Toyoty, proszę. Słyszeliśmy. Jak się skończy asfalt, prosimy przerwę techniczną. Oczywiście jak najbardziej, tutaj będzie taka polanka. Można stanąć i się pozapinać i ewentualnie jakieś się osiągi i ruchamy do tego. Ja sobie powietrze spuszczę i tak dalej. Jasne, oczywiście. Jak się wolno jedzie, to ona się wygnie, wiesz? Kamień. Jeszcze raz proszę wszystkich, żeby nie orali. Kto zaorał? Maciek mówi, że macie nie orać pola. Doleciało. Dzięki. Wjeżdżamy w cięższy teren i później będzie podjazd, ten właśnie podobno, przed którym wczoraj testowaliśmy samochód. Zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Później będzie taki napis, droga tylko dla projezdów 4x4. Gwiazdka nie dotyczy Toyoty, która wjedzie na dwóch. Daj mi kamerę, ja pójdę na górę. Ruszajcie. Mówiliśmy. Widzę. Rusza Land Cruiser bez napędu. Okej. Thank you.
wyszło. Wjechaliśmy. Proszę? Proszę? A tu nie jest tak ostro, omo. Wyjadą. Mimo napędu tylko na dwa koła, tylne. Wjechaliśmy na tą stromą górę. Załączyłem tylko blokadę tylnego dyferencjału. O, teraz Jeep chce się zsunąć. Nie, Maciek, wszyscy mają iść do przodu, bo się tam się nie mieszczą. No tak, ale ja tam... Okej. Mieszczą się, mieszczą. Ja widzę, że tu jeszcze kupę miejsca z tyłu jest. No i tu są górki. Tak sobie wjechaliśmy. I tu, na tej górce, są chałupinki. No, jest po prostu przepięknie. Proszę? No to, to a ci podjeżdżają do załadowania, czy co? Coś to, bateria padła? No, auto. Ja ci... Czekaj, on chyba się ustawi, ja ci mówię, jak się ustawi. Nie, chcę wjechać. Co, ty na tyle tylko jechałeś? Na samym tyle jechałeś? Przykro mi bardzo. Awaria. Przerwa techniczna. Nie wiem, co siadło, co ci padło. Oj! Na trawie, bo trawa śliska. Wiem. Patrz, jak się ślizga. No ale to musi zejść, bo już wyrobił, nie? Profesjonalny kamerzysta. Ty nie zasłania się obiektywu. I od razu łapiemy dolinkę. Karolina. Na chwilę was zostawić sam. Kameruję cię. Proszę, mógł się samochód po takim podjeździe. Daj mu się wychodzić. Tu już będziesz wiedział, że się tego nie ma. Mamy tylko ratownika medycznego i dwóch urologów, tak? Tak, o tym trzyma klemy. Dobra, dawaj go mnie. Chwila przerwy. We Wlanglerze. Pada akumulator. No już wszyscy widzieli na moim filmie. Że padł akumulator? No to dobrze. Ale jeszcze nie mówię, że padł. Nie, nie mówiłam, że padł, ale stoi bardzo obrazowo trzymał kable. Opalenizna Karolinki. Ej, weź, że się gąsi. Chciałam wam przedstawić rumuński warsztat drogowy. Dawaj, dawaj. Zestaw narzędzi. Pan główny mechanik. Pan pomocnik? Ja jestem kierownikiem, nadzoruję pracę. Tak, to jest narzędziowy. Ty za podnośnik, przecież masz podnieść auto, tak? No potem dopiero. Potem. Znaczy akumulator masz tylko podnieść, nie? No nic to. A akumulator jakiej produkcji? To jest jeszcze oryginał. Oryginał, no właśnie. Amerykański. Amerykański. Akumulator ma 7 lat, więc miał już prawo przejść na emeryturę zasłużoną. Stwierdził akumulator, że mu się tu podobają piękne widoki rumuńskie i stwierdził, że woli tutaj dokonać żywota. Wojtek. Jak ostatniej woli bym, żeby go tutaj pochować. Klimatycznym. Tak. Klimatycznym miejscu po prostu. No. Zobaczcie, jakie piękne miejsce sobie wybrał akumulator na śmierć. Nie można było wybrać piękniej. Uczcijmy jego śmierć chwilą ciszy. Na środku pustyni, w środku lasu, w górach, wszędzie można w Rumunii kupić nowy akumulator. Ja może akumulator kupię. Promocyjna cena. Ja promocji dobiorę. 5 tysięcy za akumulator. Sprawdziliście, jak macie klemy?
Za akumulator 700, 4300 za dowiezienie w to miejsce. To jest od nowego auta. Chciałem wam przedstawić środowe kółko modlitewne. Modli się o to, żeby Jeep został uruchomiony, bo blokuje całą drogę, nie? Do wielkiego dębu się modli. Tak. Modlitwy do wielkiego dębu. Podobno odpalił. Usłyszałem, ale nie wiem, czy to on, bo już teraz nie pali. Tą deseczką uratujemy Jeepa. Idzie. Idzie ratunek. Chcesz deseczkę? Tak, bardzo dziękuję. Aczkolwiek mówisz, że to będzie dobre? No trzeba złamać na pół. Zrobić krótszą. O, szapomi! Proszę zobaczyć, jak wygląda profesjonalna naprawa. Przestań mieć bekę. Prowizorki są najtrwalsze, nie? A jednak tą blachę byśmy złożyli, co na to da? A jak ona jest złożona? To nam da, z drewnkiem nam da bardzo dużo. Wtedy podłożymy sobie pod to, nie? A mnie nie naprawilibyście napędów w Toyocie? Damy, narzędzia są. Dobra, akumulator wymieniony w Rawer Anglerze i teraz ciągniemy dalej. Dalej jechać, bo podobno na drodze stoi krowa. Koń. I koń i się patrzą prosto w nas. Nie. To nie jest krowa, to jest dyk. Wyszedł bronić swojego statka. A teraz będę bronić. Trzeba prosić wodza o pomoc. Co zrobić w takiej sytuacji? Będziemy je pędzić przed sobą? Ale nawet nie zamierza ustąpić. Ale tak jak... Dobra. A to młody jakiś. Młody, nie młody, zaraz będzie mieć kopkę. Ten też kręci zamiast jechać. To same byki. Właśnie wymiot nie widzę. Albo nie. Rampir, słyszałeś to? Same byki słyszałem. Mają byka na środku drogi, nie wiedzą co z tym nim zrobić. Ale mamy prawie ptaka. Wydoić. To są same byki. Nie, krawa tu jest. Krawa na pewno. Kolejną awarię, padł Jeep, inny Jeep niż któremu padł akumulator. W tym drugim Jeepie padła chłodnica, został odwieziony do serwisu, chłopaki się przesiedli do innych aut i spotkamy ich wieczorem w bazie. Kolejny dzień, dzisiaj dwa jeepy straciliśmy, znaczy straciliśmy jednego, jeden został uratowany. Przyjechaliśmy na coś, co ktoś powiedział, że jest kempingiem.
Wszyscy się leczą w tym dniu. Tak. Kemping. Chłodzą. Kemping. Dokładnie dotyka drogi. Tak. O. Tu jest granica kempingu, a tu jest droga. Podobno rano zaczyna się ruch i jest podobno przechlapane. To jest nasze obozowisko, ale chcę wam pokazać, to co wam chcę pokazać, jest wspaniała woda. Skończyła nam się woda, poszliśmy do tego tam, o, ustrojstwa, które nazywa się pensjonat. I korzystając z nieuwagi właścicielki, napełniliśmy nasze baniaszki wodą. Żeby mieć, może nie do picia, ale przynajmniej do kąpieli czy mycia rąk. To jest ta woda. Ta. Parę osób brało pod nią prysznic. Myślę, że ja też dzisiaj czekam jej prysznic. No. Może osa dopadnie. Nikt nie wie, co to jest. Ale stwierdziłem, że jeżeli w ciągu 2 godzin nie zaczną wypadać ludziom włosy, nie wypali im skóry, można się bezpiecznie kąpać. Jesteś mocno żona woda. Paulinka czy nie Paulinka? A to wódz. Biały czy Paulinka czy Maria? A to moja żona. Poczekaj, bo mi pióra brakuje. To ja. Tu ci rosną piórka. I to siwe już. No cóż, jestem doświadczonym wodzem. Pawiem nie będziesz, ale wodzem możesz być. Pawiem. To się wytnie. Bo nagrywa to wszystko. No to się wytnie.